W moich wierszach rzadko czepiam się konkretnych osób. Bardziej interesują mnie sprawy, problemy. No ale niestety, kiedy osoba kiedyś zasłużona i znana sama stwarza jeden wielki problem i to dość paskudny, trudno ją ominąć. Żeby nie wymieniać nazwiska, które jest powszechnie znane, nazwę ją po prostu Babina Cmentarna. Lecą bomby, krew jak rzeka płynie roki trzy tygodnie, a działaczka praw człowieka pilnie tropi polskie zbrodnie. Rząd pomaga, rząd się zbroi, by popędzić wrogom kota, a warchołka trwa przy stoim, trzyma się jak pijak płota. Nie ustaje w swych wymysłach, choć nie wierzy nikt jej bajdzie, może by ją za płot wysłać. Tam na pewno trupy znajdzie.